Zanim opozycja mówiła o jedności w obliczu tragedii w Przewodowie, część polityków oskarżyła rząd o niewystarczające działania na rzecz poprawy naszego bezpieczeństwa. Tymczasem to opozycja w minionym tygodniu opowiedziała się przeciw wyjęciu z reguły wydatkowej środków na obronność. Po wybuchu rakiety w Przewodowie rząd apelował o zachowanie spokoju. Niektórzy politycy opozycji postanowili jednak wykorzystać sytuację do politycznego ataku. Były prezydent RP Bronisław Komorowski przekonywał na antenie Radia Z, że do tragedii doszło z powodu zaniedbań rządu Prawa i Sprawiedliwości. 7 lat jest spóźniony polski wysiłek, jeśli chodzi o zbudowanie efektywnej tarczy antyrakietowej i przeciwlotniczej. W podobnym tonie wypowiedział się jeden z liderów lewicy, Robert Biedroń. Na terytorium Polski spadły bomby. Czy jesteśmy bezpieczni z tym rządem? Potrzebujemy spokojnej, ale rzetelnej debaty na temat naszej obronności. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, choć sam apelował o spokój i jedność, nie powstrzymał się od komentarza na temat polityki obronnej rządu i wspólnej europejskiej obrony powietrznej. Chyba zbyt pospiesznie rząd zrezygnował z prac wspólnych z innymi państwami regionu nad obecnością Polski w tym przedsięwzięciu. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił Polaków, że polskie i natowskie wojska dbają o nasze bezpieczeństwo. Każdego dnia nasze służby śledzą na bieżąco sytuację za naszą wschodnią granicą. Nasze i natowskie samoloty patrolują polskie niebo. Każdego dnia dostosowujemy plan działania zgodnie ze szczegółowymi analizami. Jak wskazuje dr Bogdan Pliszka, żaden system obronny nie jest w stanie ochronić każdego centymetra kraju. Nie ma kraju, który by bronił swojego nieba dokładnie od samej granicy. To znaczy w tym momencie musielibyśmy mieć rozstawione jakieś systemy przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe na samej granicy. Polski rząd robi jednak wszystko, by maksymalnie zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Zwiększa wydatki na obronność i niedługo będzie to 4% PKB. Tylko w tym roku na wzmacnianie armii przeznaczono 57 miliardów złotych, czyli niemal 70% więcej niż w 2015 roku. Dzięki ustawie o obronie ojczyzny rośnie liczba polskich żołnierzy. Docelowo będzie ich 300 tysięcy. Do Polski trafia nowy sprzęt wojskowy, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł PiS Michał Jach. Zaplanowane, już częściowo podpisane kontrakty na zakup tego sprzętu dają nam naprawdę bardzo wielki potencjał obronny. W ramach systemu Wisła Polska otrzymała 2 z 8 amerykańskich baterii rakiet Patriot. Ich zasięg to 100 kilometrów. Baterie wspierane są przez systemy radarowe. Na początku października do Polski trafiły pierwsze elementy systemu Mała Narew, między innymi brytyjskie wyrzutnie i rakiety. Trwa rozbudowa systemu Pilica, między innymi o pociski KAM, które rozszerzą zasięg systemu z kilku do prawie 30 kilometrów. Polska planuje zakup amerykańskich odrzutowców F-35 i koreańskich FA-50. Nasza armia korzysta ze sprzętu polskiej produkcji, m.in. rakiet przeciwlotniczych Piorun. W ramach NATO w naszym kraju na stałe stacjonują wojska amerykańskie. Jak zaznacza ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Wrona, rząd PiS nadrabia zaniedbania poprzednich rządów. Między innymi przecież system Patriot został tutaj odrzucony przez PO. Systemy tarczy antyrakietowej, które zostały wstrzymane w tym czasie no, montowanie czy tutaj instalacja. Cały system obrony polskiego nieba będzie gotowy w 2035 roku. Na to potrzeba jednak nadzwyczajnych środków finansowych. W trakcie wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych opozycja próbowała odrzucić projekt ustawy, która wyłącza z limitu wydatków m.in. środki na obronność. W głosowaniu doszło do jeszcze technicznej kwestii, bo padł remis 16-16 i komisja ostentacyjnie zbojkotowała, żądając, żeby remis uznać jako odrzucenie ustawy. To kolejny przykład jednak obstrukcji i takiej bezwzględności, bym powiedział, wobec rządu. Wskazuje poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, przypominając, że na takie wyłączenie zgodziła się Komisja Europejska. Ostatecznie Sejmowa Komisja przyjęła projekt. Wczoraj przegłosował go Sejm. Opozycja obawia się możliwych nadużyć. Wszelkie środki kierowane na obronność są wyłączone spod kontroli parlamentu. A uważamy, że to jest zła praktyka. W normalnym, szanującym się demokratycznym państwie
Wszystko jest jasne i transparentne w budżecie państwa. Teraz ustawą wyłączającą z limitu wydatków środki na obronność zajmie się Senat.